No, powiem dokładnie kilka słów na temat meczu. Przyjechaliśmy tutaj po punkty i takie też zdobyliśmy. Oczywiście celowaliśmy w 3 punkty. Mamy jeden w bardzo trudnych okolicznościach. Zagraliśmy tak dosyć pierwszą połowę taktycznie. Chcieliśmy wciągnąć Polonię na swoją połowę i szukać wyjścia do kontrataku. Momentami byliśmy skuteczni, momentami Polonia nie chciała nas atakować wysoko, odpadała i my musieliśmy przechodzić do ataku pozycyjnego, który budowaliśmy. Nadarzyła się na to dobra sytuacja, zagraliśmy taki atak poprzez boczny sektor, przyspieszyliśmy działania, wykorzystaliśmy szybkość naszych bocznych napastników, zagraliśmy akcję, którą planowaliśmy i z tego bardzo byłem zadowolony. Oczywiście Polonia gdzieś ostrzelała nas w pierwszej połowie, jeśli chodzi o stały fragment, tu na pewno przy dużych takich kontrowersjach ze strony na której idą na konto sędziego, bo powiem tak uczciwie, że naprawdę no, dziwię się na jakim, my jesteśmy na profesjonalnym poziomie, no, ale panowie sędziowie, tyle prostych błędów, które zrobiło i takich gaf sędziowskich, że dawno tego nie widziałem. Polonia zdobywa bramkę właśnie po stałym fragmencie gry, gdzie jest ewidentnie Grzesiu Szymusik uderzony łokciem w twarz. Zawodnik wychodząc na drugą połowę jeszcze mówi o tym, że ale cię trafiłem i piłka spada właśnie w ten sektor, w który powinien Grzesiek stać. On jest faulowany już praktycznie przed uderzeniem tej piłki, czy może w trakcie jak leci ta piłka i sędzia w ogóle nie reaguje. Jest trzech, czterech sędziów. Sędzia techniczny gdzieś zajmuje się opowieściami, jakimiś tam heheszkami do nas. Nie koncentruje się na tym, co dla niego najważniejsze. No ale my popełniliśmy ten błąd, bo trzeba było to wybronić i nie stracić bramki w końcówce pierwszej połowy. No i na drugą połowę wyszliśmy i popełniliśmy błąd w sytuacji w obronie, który Sebastian Szczytniewski w taki sposób no, nieodpowiedzialny próbował gdzieś tutaj naprawić. Dostaliśmy drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną, a cała sytuacja, w jakiej to się odbyło, to jest naprawdę kuriozalne i to wypada się tylko z tego po prostu pośmiać. Jak pogubili się sędziowie i jak to wyglądało? Naprawdę, panowie, tu trzeba to sobie przeanalizować, bo takie błędy no, na profesjonalnym poziomie no, nie powinny się zdarzać. Ja doceniam pracę tych ludzi, ale no, takie rzeczy, żeby robić, no to w czterech, dziwię się. Trudny moment złapaliśmy, bo wiadomo, że nie jest łatwo grać na wyjeździe w 10. Dokonaliśmy kilku korekt. Na końcu wprowadziliśmy trzeciego środkowego obrońcy, bo widzieliśmy, że Polonia wprowadziła wysokiego drugiego napastnika Robskiego, ale wybroniliśmy, mieliśmy kilka ciężkich momentów, ale jestem dumny z tego, jak mój zespół wytrzymał tą taką, nazwijmy, nawet nawałnicę ze strony Polonii i z tego jestem zadowolony, że drużyna, która dalej uczy się różnych momentów, to jest kolejny taki moment, który nas jakby powiedzmy spotkał, czyli gra w dziesiątkę na wyjeździe i wytrwanie tego trudnego momentu. Ciężko było się pokusić o jakąś dobrą akcję. Polonia bardzo dobrze, szybko rozgrywała piłkę, oskrzydlała akcję z prawej na lewą stronę, przegrywała, dość szukała dośrodkowań. My po tych przechwytach nie utrzymywaliśmy się przy piłce w taki sposób, jak pewnie byśmy chcieli, no ale na pewno tu dobra postawa Polonii spowodowała, że nam nie pozwoli na to. Tak jak powiedziałem, bardzo doceniam tą pracę, którą cały zespół wykonał i dalej w tym naszym działaniu czas na wyciągnięcie wniosków i działanie. Tak jak powiedziałem, chciałbym naprawdę, żebyśmy tak jak my analizujemy mecze, tak jak my analizujemy zajęcia treningowe, tak jak my bierzemy odpowiedzialność za błędy, czy to nasze, moje trenera w personalne, czy układ taktyczny, to zawodnicy za błędy indywidualne. Chciałbym, żeby naprawdę sędziowie taki rachunek sumienia sobie zrobili i popatrzyli na to, bo taka piłka już profesjonalna, w której my jesteśmy, to nie jest zabawa, to nie jest coś, co oni po prostu mogą traktować bezkarnie. No.
muszą brać za to odpowiedzialność, tak jak my bierzemy. I naprawdę rozliczajmy się, bo za dużo tego my doświadczamy, bardzo dużo tych pomyłek. Ostatnio z Jastrzębiem rzut karny, który na wideo oglądając, no, naprawdę to jest aż kuriozum, że ktoś może w ogóle wpaść na pomysł, żeby taki karny gwiznąć. Dzisiaj, tak jak mówiłem, faul w ataku, na chamskie nawet uderzenie łokciem i sędzia stojący, nie wiem, 10-15 metrów od tego w ogóle nie reaguje. Sędzia techniczny nie reaguje, sędzia liniowy nie reaguje kompletnie. No. A najlepszym potwierdzeniem jest zawodnik drużyny Polonii, który mówi, no trafiłem cię mocno, zdecydowanie. No to jest już naprawdę tylko taka kropka nad tym wszystkim. Wszystko.